Dobra, już. 3, 2, 1, go. Dzięki, że przyszedłeś tak szybko. I'm terrified for my daughter, boję się o moją córkę Sofię. Zboczne tłumnie odnajdę pana córki. Tradycyjne jej mocy, nara i w kontakcie. I'm turning the lights off by using the light switches. Zapomnę to wszędzie. Teraz tak, przejdźmy się po tej chacie. Oj, to jest krew. Jezu, co to jest? Ile komarów? Czy much jakiś? No bo tu widzę jedną rzecz. Tu jest krew. Krwawe odciski palców. Tu jest kolejna krew. Przechodzą mi ciarki po plecach. Coś tu jeszcze widzimy. Tu jest jeszcze coś. Dobra, wszystkie wskazówki przypiania znaleźliśmy. Jest ok. Przejdźmy się tutaj. W sumie fajna chata, co? Sprawdzamy dalej. Limonki? Czy jakieś mojito? Udzia board! Bo tu jest udzia board. Coś tak dziwnie obraca ten chłop, że mnie zaraz popierdzieli serio. To jest udzia board. Halo? A ja już nie chcę w to grać. Halo? Hello? Are you friendly? Są tu jakieś wskazówki? Dobra, czy jest takie zakończenie, że stąd wychodzę i mam to w dupie? Dobra, kawałki papieru rozrzucone. Kurde, te po prostu, to co słyszę w tle, to mi zaraz serio, nie? Pierwszy jumpker i stąd. No, papiery. Dobra, wszystko. I teraz co, teraz mam to pozbierać, czy... Ja się byłem w ogóle odwracać, bo zaraz coś się wydarzy, bo tu wszystko, co mogłem zbadać, to zbadałem w tym miejscu, nie? Idę tutaj, idę do klopa. O ku... Jezu. Ja pierdziele. Ale zasrane. Tu mamy coś dalej. No było odcisk krwawy. Nie, no na tym kiblu to jest w ogóle jakaś żenada, co tu się dowaliło, nie? Cicho. Cicho teraz. Dobra, nikogo nie ma. Kurde, bo ta latarka mi gaśnie. Ej, co jest? Co tu jeszcze mogę zobaczyć? Tutaj. O, jest spluwa! Dajcie mnie to! Daj mnie to! Ja pierd. No i koniec. Dobra, chyba trzeba teraz siąść do tego laptopa, wiecie, i po tych kamerkach poskakać. Czego? Jak to odebrać? Czy to samo się odbierze? Czy to się włączy sekretarka? A, to ten ziomaczek dzwoni do nas. Przepraszam, że nie wspomniałem o tym wcześniej, ale przypomniałem sobie coś, co może być ważne dla śledztwa. Mam kamery zainstalowane w całej chacie, to wiemy. Przecież je widzicie z laptopa. Co to za laptopik? Dobra, czyli tu będziemy pewnie musieli znaleźć hasło i login. Dobra, tu się nic nie dzieje. To jesteśmy my. Halo? Hello? A, i słyszę muzykę. Tak. Halo? Halo? Co? Mamy tam iść? Sam sobie tam idź! To takie cwaniaki z was. Dobra, dupie, idę. Halo? Hello? Hello? Siema? Tak. Oczywiście. Gasimy światło?
Gaszę światło, trudno. To ja nie ruszam, teraz to jest jakaś animacja teraz. O tak. Hello? O siema. Tato cię szuka. Och. Ja nie mogę nic robić, jakby coś, także... Dobra, tutaj się coś... odwala nienaturalnego, powiedziałbym. Dzień dobry. Dobra, siądźmy tutaj do tego. Find email. This man has been found. Okej, czyli muszę maila przeczytać, tak? Aha, bo ona tutaj była i pokazywała. A ciekawe, czy ona, wiecie, czy tu jest taki case, że ona po prostu jest zła i będzie nas polować, czy po prostu jej coś się stało i ona nam chce pokazać prawdę, że na przykład ktoś się tutaj zabił. Szukamy w takim układzie hasła. Hello? Are you here? Are you friendly? Ona jest za mną, co nie? Kurde. Nie. Okej. Ona nie chce ze mną gadać. Okej. Obraz, gaszę to, super. No i co? Zadowolona jesteś z siebie? Zgasiłem. I co? No i ja i co? Okej. No dobrze. Przynajmniej jest jakaś komunikacja. Dobra. I co teraz? Co tu jest napisane? Second paranormal clue. A. 1MA? Tu jest napisane? Co mam zrobić z tą jakże jasną i precyzyjną informacją? Idziemy dalej. Dobra, idziemy na górę, zobaczymy, coś tutaj się dzieje, bo ona coś tu znowu się odzywa. Chodźmy tu jeszcze raz. Cześć. Hello? Hello? Go away. Siądźmy tutaj. Anyway. Ona wyłącznik światła bije, tak? No totalnie Klaus, no totalnie. No dobra, no trzeba tam pójść, bo się dziewczyna... Bo się sobie dziewczyna rozwali mordę, no. Dobra. 2RK. Okej. Halo? Hello? Do you want? Nic nie widzę. Ale ona sobie tak hasa troszkę. Powiem wam, tak sobie po prostu hasa. O, już nie hasa.
Oh shit. Szybę? What do you want? Ja pierdzielę. Tutaj? Dziękuję za tego followka. Ale proszę tak nie robić teraz. Tutaj. Dobra, bo spalisz światło, dziewczyno. To żarówki nie są tanie. W ogóle wszystko w tej krwi. Kto to będzie sprzątał? What happened? Cie? Czy ona mnie zabiła właśnie? Dobra, trzeba zobaczyć teraz tą kuchnię, nie? 3 2 0 0 9. Czytam login admin i hasło admin. What happened? Are you friendly? Are you? Nie. Nie, odmawiam. Spojrzy... Nie, dupie cię mam. Niezły bait. Tam coś się dzieje? Przy kiblu? Nie. Przy kiblu coś się dzieje. Dobra! Już! A, co to jest? 1S? Nie? Nie, już, kobieto. To jest 1S na bank, nie? Ale to, no, ona mnie baituje chyba z tym look behind you i za piątym razem mi wyskoczy na ryj. A nie, tam coś jest napisane. Now find password. Okej. Okay. Uspokój się, już szukam hasła! Daj mi chwilę! Jestem troszkę zestresowany! Tutaj, dobra. Już idę! Już! Dobra, 5T. Słyszę coś znowu, słyszę znowu włącznik gdzieś. A, to stare mu te włączniki, no. Tak, dobrze, widzę. 2W. Który to jest włącznik? Ten tutaj, nie? Co tu jest napisane? 6P na pewno. Nie, to jest 6. P? A tu nie ma nic jeszcze jakiegoś A, T? 6P, jak byk, nie? Czy 6AP? Dobra, 3E. Are you friendly? Are you friendly? Ale gdzie behind me? No przecież patrzę jest co chwilę behind. Nie, no za którymś razem ona serio mi wypierdala na ryj. Dobra, gdzieś znowu będzie na kamerce chyba teraz, nie? Google Act.
No, także ten. Który to jest włącznik? Ten. 7J. Diligence. Ona puka w okno? Do something. A, dobra, ja wiem chyba, jak jest to pukanie, to chyba trzeba wy... stąd, co? Tutaj coś, nie? Tu? Tutaj. 8K, dobra. Czy to już jest całe hasło? Dobra, jakaś animacja się włączyła. Elo. Are you okay? What happened? Are you friendly? Tam coś się dzieje jeszcze. Final clue for the password jest achievement, dobra, to jest 7E? 4E, nie? Dobra, jest. Czy on tu gada z jakimiś laskami po prostu, nie? Doktor Tanaka. Przegapiłeś spotkanie na leki, próbowałem do ciebie się dodzwonić, ale nie odpadasz na moje telefony. Denerwuje się, co z tobą będzie. Masz... A, on ma chorobę psychiczną. A nie, czekaj, to jest... Dopadnie, to I'm happy, ty też masz 14 lat? To on się z jakimiś... małolatami umawia, dlatego te rozmowy były takie infantylne. Jezu, dopiero teraz to załapał. Okej, czyli więcej tutaj nic nie ma. Teraz to kamerki jeszcze, czy już trzeba gdzieś iść i trzeba coś ogarnąć? Zobaczmy tylko, czy on tam gdzieś tutaj jest. Ktoś wali w drzwi. What do you want? Tutaj? Tutaj chyba, nie? Dobra, coś się włącza. It was him all along. No, okej, no to wiemy. I co? A on teraz nie mówi, I said look behind you. Okej. Detektyw Wyatt stał w nieoświetlonym pokoju z dowodami, które go otaczały. Wszystko było jasne. Osoba, która była za tymi aktami, to był ten Mr. Sakamoto, ojciec Sophie. Wykorzystał izolację i nieśmiałość swojej córki, wabił dziewczyny do jego domu i prowadził je do tragicznego końca. Z pełną determinacją podniósł telefon, zadzwonił na policję, streścił im to, co znalazł i wyjaśnił, o co chodzi. Prawda była przerażająca, ale to była był jego obowiązek, żeby prawdę pokazać na światło dzienne. Dobra, niedługo potem Sakamoto został złapany przez policję, jego terror został zakończony. To było plusowe zwycięstwo dla Wyatta, rozwiązał sprawę, ale koszt był duży, ciężki do zniesienia, jednak doznał spokoju, wiedząc, że sprawiedliwość zwyciężyła i więcej niewinnych żyć nie zostanie odebranych przez pana Sakamoto. Koniec.